Jakub Banasiak, witam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich widzów telewizji Dom Józefa. Spotykamy się dzisiaj w nowym studiu telewizji z wyjątkowymi gośćmi, ale ci wyjątkowi goście są tutaj dlatego, że będziemy wkrótce świadkami wyjątkowego wydarzenia. Otóż widzicie Państwo ten fantastyczny logotyp. To jest logo konferencji pod tytułem Ogień Młodości, która odbędzie się już 23 listopada w Technikum Świętego Józefa w Kaliszu. A tenże Ogień Młodości to konferencja dla rodziców o ich dzieciach, o tym, jak pomóc dzieciom, które odchodzą od kościoła. Rozpraszaczy młodzi ludzie mają dzisiaj mnóstwo. Między innymi o telefonach komórkowych również będzie mowa, ale o tym wszystkim, co nas czeka 23 listopada, opowiedzą Państwu i mnie oczywiście wyjątkowi goście. Jest z nami pani Marta Kurdyk i pan Grzegorz Zawada. To przedstawiciele współorganizatorów Szkoły Liderów Parafialnych, która działa przy Instytucie Teologii Diecezji Kaliskiej. Jest z nami również ksiądz Włodzimierz Guzik, który odpowiada za to przedsięwzięcie, a także Janusz Stefański, przedstawiciel firmy MJM Prestiż. No i tutaj będzie też okazja, żeby powiedzieć o społecznej odpowiedzialności biznesu, ale nie tylko. Czy rodzice powinni się zainteresować tą konferencją i ten ogień miłości powinien wzbudzić w nich pragnienie uczestnictwa w tym wydarzeniu? Tak, myślę, że jak najbardziej oczywiście, zarówno rodzice, jak i też osoby, które pracują z młodzieżą. Będziemy starali się odpowiedzieć na takie właśnie zasadnicze pytanie, dlaczego młodzi odchodzą z kościoła? I co zrobić, żeby chcieli w tym kościele zostać? Jak ich słuchać, też w jaki sposób docierać? Myślę, że to są takie główne, najważniejsze tutaj nasze cele konferencji. O programie za chwileczkę jeszcze będziemy rozmawiać, ale pan, panie Grzegorzu, jest pan ojcem i zapewne pomysł, żeby zorganizować taką konferencję, współorganizować, nie pojawił się znikąd. Podejrzewam, że gdzieś już uczestniczył pan w warsztatach, w konferencjach i teraz chciałby pan, żeby to doświadczenie było udziałem również innych ojców, no i mam. Tak, oczywiście. Ta konferencja zrodziła się w sercach wielu osób i widzimy, że jest taka potrzeba, nawet żeby o tym mówić. Nie wiemy, czy znajdziemy jakieś sposoby na to, żeby młodzież nie odchodziła, młodzi nie odchodzili od kościoła, ale chcemy poruszyć ten temat, bo jest on bliski wielu rodzicom, nawet z domów tak zwanych religijnych, gdzie przecież przekazujemy dzieciom wartości, ale przychodzi taki okres w życiu młodego człowieka, który próbuje, no znaczy tak, zaczyna myśleć samodzielnie, zmienia często środowisko, jest to związane ze zmianą szkoły, z edukacją, czy nawet starszy, gdzieś z pracą i próbuje zweryfikować i odnaleźć swoją tożsamość. Zaczyna myśleć. Dzisiaj dużo się mówi o myśleniu krytycznym, o tym, żeby myśleć samodzielnie i tutaj chcemy pokazać, że przy tym myśleniu, i to jest dobre, bo każdy z nas powinien myśleć samodzielnie, żeby nie iść za tłumem lub za tym, co podają nam media, tylko żeby to weryfikować. Wielu młodych utraciło tą zdolność weryfikowania informacji albo nie mają punktu odniesienia, mimo że byli wychowywani w wierze i jak gdyby dla nich to był bardzo, bardzo ważne w środowisku rodzinnym, ale kiedy już próbują czy lub zastanawiają się nad własnym życiem, często zadają pytania. I teraz chodzi o to, żeby były osoby, byli tak zwani ludzie kościoła, nie tylko duchowni, ale też świeccy, którzy będą im towarzyszyli. I po to jest ta konferencja, żeby zastanowić się nad tym, jak możemy towarzyszyć młodym,
kiedy będą zadawali pytania lub mieli wątpliwości, niekoniecznie co do swojej wiary, ale często mają pytania, jeśli chodzi o instytucje Kościoła, to żeby były osoby, które potrafią im pomóc, czy odpowiedzieć na te pytania. Problem mamy jakby zdiagnozowany i chyba dobrze, że na ten problem możemy spojrzeć z dwóch perspektyw. Jedna to jest perspektywa rodzica, a druga to jest perspektywa z wewnątrz Kościoła, bo księża widzą ten problem młodych ludzi, którym często nie spieszno na niedzielną mszę, na pierwszopiątkową spowiedź. I teraz będzie można porównać, prawda, proszę księdza, doświadczenia i duchownych, i świeckich. Myślę, że każdy ksiądz zastanawia się, jak dzisiaj my jako Kościół, jako wspólnota, jako ludzie wierzący możemy pomóc właśnie tym młodym ludziom odkryć ich miejsce w Kościele. Bo no, chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę, że młodzi ludzie mają już to do siebie, że są krytyczni, że muszą sobie wyrobić własną opinię czy własne zdanie także na temat wiary i swojego bycia w Kościele. Ale dzisiaj też chyba oni trochę mało się lubią identyfikować z instytucją, z jakąś organizacją. I będziemy chcieli, czy chcemy tutaj w Kościele pomyśleć, zastanowić się, czy też pokazać, no, że Kościół ma w sobie ten ogień młodości, który jest cały czas żywy i który nas kiedyś rozpalił do wiary. Przecież my kiedyś też byliśmy młodzi i kiedyś ten ogień młodości w nas zapłonął i on cały czas jest żywo obecny i my chcielibyśmy no, jakoś go przekazać tym młodym, pokazać go w taki atrakcyjny sposób. No o tym ogniu to chyba bardzo dużo, ogniu młodych ludzi do powiedzenia będzie miał Janusz Stefański, współwłaściciel firmy MJM Prestige, no chyba najpopularniejszej firmy, która organizuje nieprawdopodobne koncerty w całej Polsce. Wy docieracie do ludzi młodych, macie pewnie, no pan jako ojciec ma też swoją diagnozę. Po pierwsze, jak dotrzeć do ludzi młodych, czym ich zainteresować. No i teraz moje pytanie będzie następujące. Skąd pomysł, żebyście też się włączyli w te konferencje? No, odpowiem może od końca. Pomysł wynika z prostej przyczyny. Ja jestem całym sercem zaangażowany w życie Kościoła i te tematy są mi po prostu dla mnie ważne. Więc to jest chyba taka najprostsza odpowiedź. A oczywiście dzięki temu, co robię zawodowo, no mogę pewne rzeczy przekładać na taki język, który być może dla młodzieży jest bardziej no, łatwiejszy do przyswojenia niż oficjalny teologiczny język Kościoła. Rzeczywiście powiem szczerze, że to nie pierwsze takie podejście do takich działań związanych właśnie z promocją chrześcijaństwa, nazwijmy to tak bardzo nowocześnie. Myśmy kiedyś nawet stworzyli taki plan takiego festiwalu chrześcijańskiego, gdzie właśnie gwiazdy, no największe gwiazdy światowej muzyki i światowego show biznesu miały się jakby publicznie przed swoimi występami czy w trakcie tych występów dzielić przeżyciami związanymi właśnie z poznaniem Jezusa, z chrześcijaństwem, z wartościami, które właśnie niesie ze sobą poznanie Jezusa i życie według Jego przykazań. Ten festiwal jeszcze nigdy nie udało się zrealizować z różnych przyczyn, bo to są po prostu duże przedsięwzięcia, ale ja pokazuję tylko to po to, żeby pokazać, że to nie jest ta inicjatywa, ta chęć tu uczestniczenia w tej konferencji, to nie jest coś zupełnie przypadkowego, to jest temat, który chodzi gdzieś za nami. A druga sprawa, no to jest rzeczywiście to, że sam, no tak jak pan wspomniał, jestem ojcem i też wywodzę się z tego pokolenia, o którym wspomniał ksiądz, że no myśmy też kiedyś byli młodzi, tak? I pamiętam przecież czasy, kiedy no jednak ta dostępność Kościoła, czy dostępność religii była teoretycznie, przynajmniej w takich założeniach, dużo trudniejsza, tak? No bo to były czasy lat 80., to był jeszcze ustrój komunistyczny, to były inne uwarunkowania. I gdzieś pamiętam, że w nas była taka iskra jednak chęci poznawania Jezusa i no myśmy się jakby w tej rzeczywistości
z jednej strony zakochiwali, a z drugiej strony chcieliśmy w niej działać. I myślę, że oczywiście czasy się zmieniły i ktoś powie, ojej, to przecież to jest kosmos, to jest dzisiaj zupełnie inne uwarunkowania niż były wtedy w latach 80. No dobrze, oczywiście wiele rzeczy się pozmieniało, ale sposób zapalania ludzi do wiary, myślę, że się nie zmienił, bo cały czas chodzi o to samo, żeby najpierw ci młodzi ludzie zrozumieli, że to jest droga, w której można się po prostu odnaleźć i odnaleźć ułożenie swojego życia, które może być po prostu czymś wartościowym właśnie w Jezusie, w Jego miłości, w Jego rzeczywistości, a dopiero później być może, tak było w moim przypadku, poznawać wszystkie takie niuanse związane z teologią, z ważnymi także kwestiami, no bo jeżeli ktoś chce być wiarygodnym chrześcijaninem, no to musi te wszystkie rzeczy też poznać, musi znać odpowiedzi na ważne pytania, ale może rzeczywiście najpierw trzeba w nich zapalić ten ogień młodości, ale też i miłości do Jezusa, a później być może rzeczywiście próbować, jak już ten ogień jest zapalony, no trochę transformować właśnie tą wiedzę. Ja dzieląc się właśnie wrażeniami też jako ojciec, przyznam szczerze, że kiedy jeszcze córka była w szkole podstawowej, no i wiadomo, no współpracując z nią przy przygotowaniu do szkoły, z dużym zaskoczeniem przyznaję, odkryłem, że w szkole podstawowej w książkach do religii jest no dosyć dokładna historia zbudowana na całej historii Starego Testamentu. To było dla mnie jako historyka z wykształcenia wręcz pasjonujące, ale przyznaję, że pewnie dla niej była to rzeczywiście trudna sprawa. I gdzieś myślę, że dyskutując o tym, być może warto, to jest pierwsza jakaś taka teza, która chciałbym, żeby tutaj być może dzisiaj zaistniała, być może warto właśnie trochę przestawić jakby kolejność działań, czyli najpierw w tych młodych ludziach zapalić miłość do Jezusa, do tych pewnych wartości, które można, o których można mówić w sposób trochę bardziej ogólny, a później dopiero przyswajać to, co pewnie też jest ważne, no bo żeby zrozumieć niuanse i znać u podstaw religię, wiarę, no to trzeba to oczywiście poznać, ale myślę, że ta kolejność pewnie powinna być odwrotna i to taki mój pierwszy wniosek, jeśli mogę w tej dyskusji postawić. No, takie wnioski są oczywiście bardzo cenne, ale my tutaj musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kwestia tego pierwotnego zapalenia ognia miłości do Jezusa to jedna kwestia, ale druga sprawa, z którą pewnie będziemy się zmagać tutaj, to jest już moment, kiedy młodzi ludzie w jakiś sposób wygaszają ten ogień. Diagnoza, którą Pan postawił, bardzo trafna. Byliśmy w zupełnie innych, w latach 80., w zupełnie innych realiach, w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj każde dziecko ma do dyspozycji niezliczoną liczbę kazań na YouTubie. Za naszych czasów tego nie było. Ale ma też każde dziecko milion innych rozpraszaczy, które ją od tego będą odciągać, prawda? I chyba właśnie ważne jest to, że stawiamy jakąś diagnozę, jakąś tezę i będziemy podczas tej konferencji próbowali się z nią zmierzyć. Ale jeżeli mogę wejść w słowo, ale myślę, że każde dziecko, każdy młody człowiek ma cały czas te same pytania, bo każdy na progu swojego życia próbuje się odnaleźć, próbuje sobie poukładać swoje życie i oczekuje odpowiedzi albo szuka tych odpowiedzi na takie podstawowe pytania, które niesie ze sobą jego młode życie i jego młode wybory. I myślę, że jakby na tym etapie, jak mówię o tym zapalaniu miłości do Jezusa, do wiary, no musimy my być obecni, żeby po prostu rzeczywiście w tym momencie te odpowiedzi w odpowiedni sposób mu podać, tak? Bo jeśli on znajdzie te odpowiedzi właśnie w internecie, w jakichś innych środkach przekazu, czy w mediach społecznościowych i pójdzie w zupełnie innym kierunku, dalekim od chrześcijaństwa, od Jezusa, no to pójdzie w tym kierunku, no bo znajdzie akurat tam odpowiedzi pewnie niejednokrotnie fałszywe, niedobre albo prowadzące go na manowce. No ale właśnie, jakby dzisiaj to jest trochę taki wyścig, nie chcę powiedzieć, że z czasem, ale z pewnymi okolicznościami, żeby być jednak w tym właściwym momencie z tymi właściwymi odpowiedziami, ale też żeby umieć trafiać z tymi odpowiedziami, bo na przykład co jest chyba ważne dla młodych ludzi, ale pewnie też dla ludzi w naszym wieku, że często stawiamy sobie pytania jako ludzie, którzy no być może nie poznali niuansów teologicznych, nie znamy odpowiedzi i chcielibyśmy, żeby ktoś tych odpowiedzi w prosty sposób też nam dostarczał, bo to by pomagało nam budować naszą wiarę. Ja powiem szczerze, na przykład taki pierwszy
nie, myśląc trochę o tej konferencji i o tym dzisiejszym spotkaniu, się tak nasunęło w kontekście tego, co będzie na przykład za miesiąc, czyli będzie uroczystość Wszystkich Świętych, spotkamy się na cmentarzach i pewnie będziemy też oczekiwali tego, żeby, i zawsze na cmentarzach słyszymy, że można uzyskać odpust zupełny za zmarłych i właściwie ja sobie zawsze zadaję pytanie, a to ja co roku mogę uzyskiwać, a dlaczego akurat w tym momencie? Myślę, że wielu, naprawdę wielu ludzi nie zna tych odpowiedzi. Ja to podaję jako pewien taki przykład tego, że jest potrzeba takiej ewangelizacji prostym językiem, docierając do umysłów, my mówimy o młodych ludziach, ale generalnie wszystkich, tak? No bo trochę jest tak, że wielu ludzi chodzi do kościoła, ale nie do końca zna wszystkie szczegóły, wszystkie ważne sprawy, żeby tą religię dobrze rozumieć. Tak, ja tak, bo mi się nasunęła teraz taka refleksja, słuchając pana wypowiedzi, że rzeczywistość dzisiaj jest taka, że wielu tych młodzi ludzi wierzy, ma odpowiedzi na pytania, ale my też się zastanawiamy, jak ich zachęcić do przeżywania tej wiary w Kościele, bo oni odchodzą od Kościoła, oni często nie odchodzą od wiary. Bardzo często mówi się do nich z językiem zupełnie niezrozumiałym. Pozwolę sobie na taką małą anegdotę. Fenomenalny ksiądz na jednej z dziecięcych mszy świętych mówi do 6-7-latków, a teraz w cichości waszych serc przedstawcie Panu Bogu najskrytsze prośby. Dzieci patrzyły na niego jak na UFO. Proszę księdza, co zrobić, żeby te komunikaty bardzo mądre i cenne, które płynęły z ambony, trafiały do młodych ludzi? Czy można mówić dzisiaj o Ewangelii językiem zrozumiałym dla 15-latków? Trzeba się tego języka uczyć. No, my jako księża jesteśmy jak wiele innych środowisk. Poznajemy teologię za pomocą określonych pojęć. To są często określenia filozoficzno-teologiczne, za pomocą których my przyswajaliśmy sobie wiedzę o Bogu i którymi potrafimy się posługiwać w swoim środowisku i jesteśmy zrozumiani. Natomiast teraz, po pierwsze, trzeba zmienić język na język właśnie, jak tutaj Państwa słucham. To jestem pod dużym wrażeniem, że potraficie zwyczajnym językiem przekazywać wiedzę i mówić o swojej wierze w Boga, co dla wielu ludzi, nawet dorosłych, dzisiaj jest trudne. Jak mówić o swojej wierze swoim dzieciom w domu, kim jest Bóg dla mnie, jak ja w Niego wierzę, jak Go przeżywam jako dorosły człowiek, co ja z tego czerpię, w jaki sposób ta wiara jest dla mnie wartością, co ona wnosi w moje życie. To jest jakby jedna rzecz. A druga jeszcze rzecz, że musimy też uczyć się wykorzystywać różne media. Także myślę, ta konferencja i to, co robimy, to jest też jakiś sposób na to, żeby zaistnieć nie tylko z jakimś gronem ludzi, ale chcemy, żeby ten materiał też został gdzieś w sieci i żeby młodzi ludzie, jak myślę, jak mam nadzieję, kiedyś może posłuchali, o czym my na tej konferencji będziemy mówić. No bo zmienia się nie tylko środowisko, zmienia się nie tylko język, ale także formy dotarcia, czyli te instrumenty, które my używamy, żeby z tą samą dobrą nowiną do tych ludzi dotrzeć. Dla nas, dla księży, to jest też spora lekcja, żeby naprawdę nauczyć się w taki sposób komunikować się z młodymi. No i to jest, przerwę tylko, to jest rzecz jasna bardzo trudne, ponieważ siłą rzeczy Ewangelia jest przetłumaczona językiem archaicznym. Sam tekst mszy świętej, genialny, jest również archaiczny. Nie używa się takiego języka w domu. I teraz pytanie, panie Januszu, jak pan by skomentował taką oto sytuację? Jest msza dla nastolatków przygotowujących się do bierzmowania i ksiądz podczas homilii o młodym winie i starych bukłakach wyciąga wino,
chodzi do młodych ludzi, mówi, wybierasz jabłka czy dobre wino, i w końcu młodzi ludzie uśmiechnięci, zadowoleni, i on w pewnym momencie przerwał te, mówiąc językiem młodzieżowym, heheszki i mówi, naprawdę myślicie, że Pan Jezus w tej Ewangelii mówi o wińsku? A może to jest o tym, co masz w sercu, co sobie lejesz do serca? Ja nie byłem wtedy już młody, ale to krótkie kazanie zapamiętałem do końca życia. Panie Januszu, jak można dzisiaj dotrzeć do młodych ludzi? Mówić właśnie o wińsku, mówić XD na kazaniu, czy nie? Mówić, tak, mówić, bo no przecież nie możemy udawać, że żyjemy w innej rzeczywistości. Tak, no jeżeli ta młodzież posługuje się takim językiem, no to trzeba do niej mówić trochę tym językiem. Trochę nawiązując do Pana wypowiedzi odnośnie tego przykładu i tego kazania, mi zapadł w pamięci taki fragment kazania, które kiedyś wygłosił nieżyjący już niestety ksiądz Piotr Pawlukiewicz, który mówiąc o spowiedzi, powiedział, że w spowiedzi ważna jest otwartość, bo inaczej to wychodzi na to, że każdy przychodzi do tego konfesjonału smutny i wychodzi z niego smutny, bo tak naprawdę się nie wyspowiadał. Jak tłumaczył, o co chodzi w tej otwartości, no to podał taki przykład, że ktoś klęczy przy tym konfesjonale i spowiada się i mówi, proszę księdza, ukradłem sznurek. I próbuje zakamuflować, że ukradł sznurek, ale na końcu tego sznurka była krowa. I przyznaję, do mnie trafia tego typu obrazowe jakby przedstawienie sprawy i myślę, że do młodzieży też, tak? No bo no chodzi o to, co mówiłem też na samym początku w jednej ze swoich pierwszych wypowiedzi, że no najpierw musimy ich pozyskać, to znaczy najpierw musimy ich jakby zarazić tą miłością, zarazić chęcią działania w Kościele, a później pewnie przyjdzie czas na to pogłębianie wiary, które jest też szalenie istotne. Ja absolutnie nie twierdzę, że to ma być tylko takie po łebkach i tylko oparte o właśnie takie czy inne przykłady, nazwijmy to spektakularne. Nie. Te przykłady spektakularne mają posłużyć do tego, żeby pewne rzeczy po pierwsze wytłumaczyć, bo to też jest ważne, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym wszystkim. Tak samo pamiętam w tej samej homilii ksiądz Pawlukiewicz mówiąc o właśnie tej otwartości podczas spowiedzi mówił, no jakby to było, jakbyście się umówili do jakiegoś lekarza przykładowo w Warszawie, pojechali 300-400 kilometrów, a później kiedy no, ten lekarz chciałby wam pomóc, to byście, a pani w futrze powiedziała, że ona się nie rozbierze, bo się nie rozbierze, tak? I nie będzie po prostu w tym badaniu uczestniczyć. No to jest tak samo. Jeżeli ktoś klęczy przy tym konfesjonale, a nie chce tak naprawdę porozmawiać szczerze o problemach, które go dręczą, no to tak naprawdę wyjdzie od tego konfesjonału dokładnie w takiej samej sytuacji, w jakiej trafił pod ten konfesjonał. Więc to jest, myślę, że jakby jak najbardziej. Ja jestem całym sercem za tym, żeby do młodzieży trafiać ich językiem, ale też takimi właśnie bardzo konkretnymi, namacalnymi przykładami, które będą do niej przemawiały. Ale druga rzecz, która chyba też jest istotna, to jest autentyczność. Młodzież to jest zawsze ta grupa wiekowa, która potrafi szybko rozróżnić, czy ktoś jest prawdziwy w tym, co robi, albo fałszywy, że tylko potrafi po prostu o tym opowiadać, a niekoniecznie czynić. No, my jesteśmy chyba wszyscy po trosze z pokolenia Jana Pawła II. Dlaczego ludzie młodzi tak bardzo szybko i tak chętnie uczestniczyli w tym, co robił papież Jan Paweł II? No bo myślę, że oczywiście tam można by było pewnie wymienić wiele różnych aspektów, ale jedną z najważniejszych kwestii było to, że papież był autentyczny w tym, co robił. Od pierwszej do ostatniej chwili. Od pierwszej, no bo wtedy, kiedy przecież na placu Świętego Piotra wygłaszał to pierwsze swoje słynne wystąpienie i kiedy mówił nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, to trochę zabrzmi jak anegdota, ale to jest taka historia, gdzie wiadomo, że każdemu się wcześniej przygotowuje pewne wystąpienie, no bo papież jest trochę w tym momencie zaskoczony faktem, że ma wystąpić jako papież, a pomimo to papież wtedy, Karol Wojtyła, nie skorzystał z tego, co mu kardynał Felici wtedy przygotował, tylko wygłosił własne słowa, bo chciał być od początku sobą, chciał być rzeczywiście autentyczny. I tak było właśnie od tej pierwszej minuty, że tak powiem, tego papiestwa, tego pontyfikatu, aż do ostatniej, bo przecież pamiętamy, kiedy papież umierał, kiedy właściwie było to jego ostatnie wystąpienie, kiedy tak naprawdę nie potrafił nawet wypowiedzieć jednego słowa, no też był autentyczny, nie uciekał od młodych ludzi. Nie mówił, że no przecież ludzie nie będą chcieli mnie oglądać, bo wyglądam tak, jak wyglądam, tak po ludzku wyglądam marnie. Nie, on nie uciekał. Wyszedł i ci wszyscy ludzie razem z nim przeżywali to, co on przeżywał.
Więc ten autentyzm, nie bójmy się tego autentyzmu, bo chyba ten autentyzm jest więcej wart niż udawane jakieś sytuacje i udawane wypowiedzi. Ja bym chciał dodać jeszcze coś, co tutaj się ciągle przewija w naszej rozmowie. Otóż, bo mówimy o tym, że musimy rozmawiać z młodymi ich językiem, że musimy być autentyczni, ale też musimy im pokazać, że Jezus i Jego Ewangelia jest odpowiedzią na wiele ich pytań, które oni mają, takich bardzo życiowych dylematów, problemów, które oni głęboko przeżywają w swoim sercu. Bo to jest to, czego myśmy doświadczyli. Właśnie na tym polega, między innymi na tym polega ten ogień wiary, który nas zapalił do Jezusa, że myśmy znaleźli w Jezusie i w Jego Ewangelii rozwiązanie naszych problemów, które i to Jezus tak naprawdę nas ukształtował i zmienił nas, że dzisiaj jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, że nasze rodziny są szczęśliwe, że jesteśmy szczęśliwi w tej sytuacji, w jakiej żyjemy. I tego chcemy dla tych ludzi młodych, żeby oni tych odpowiedzi właśnie nie szukali w niepewnych środowiskach czy teoriach, które dzisiaj są rozpowszechniane, ale żeby znaleźli to w tym, co zostawił nam Jezus. Twarde dowody mamy, ponieważ 2000 lat nauczanie Jezusa Chrystusa pozostaje niezmienne. Odpowiada na zapotrzebowania ludzi we wszystkich epokach, którzy żyli. Odpowiada na ich najważniejsze pytanie. Po co żyjemy, tak? Bardzo interesujący wydaje się ten nasz program. Zapytam jeszcze tak na koniec Państwo w sposób wyjątkowy. Dobraliście tutaj temat, ale to jest zadanie bardzo trudne, bo o ile stosunkowo łatwo jest namówić do pójścia do kościoła, do złożenia rąk bardzo małe dzieci, albo ile łatwo jest namówić kogoś, kto na skutek różnych życiowych zakrętów się rozsypał, mówiąc krótko, i nie pozostaje mu nic innego, jak tylko znaleźć odpowiedź w Jezusie Chrystusie, tak nastolatkowie, ludzie młodzi mają setki, jeżeli nie tysiące różnych dróg przed sobą i bardzo trudno jest ich namówić do przyjęcia, no jakby nie było, obietnicy życia wiecznego, ale dla młodych ludzi jest to rzecz przecież abstrakcyjna. Wy, Państwo organizatorzy tej konferencji, nie uciekacie przed tym trudem, właśnie dla Was ci młodzi ludzie są bardzo cenni. Dlaczego? Może też warto tutaj powiedzieć, że każdy, kto będzie chciał i weźmie udział w tej konferencji, wyjdzie z czymś praktycznym, bo po to specjaliści są zaproszeni i będą mówić jak, bo mówimy cały czas tutaj o tym, żeby odpowiadać na pytania, ale żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw je usłyszeć. A najpierw jednak dzieci przychodzą do domu, przychodzą do tych najbliższych, do rodziców, do wujków, do księdza proboszcza i pytają. Tylko niestety czasem my dorośli tego nie słyszymy. I jeśli będziemy i będziemy chcieli ich usłyszeć, te ich pytania i próbować właśnie im odpowiedzieć, pokazać im tą drogę i tak jak tutaj cały czas mówimy, pokazywać tą naszą żywą wiarę. Jak my tym żyjemy na co dzień po prostu. Nie raz w niedzielę tylko, czy pierwszy piątek, czy po prostu różańcem się modlimy, tylko co nam to daje, nie? Faktycznie co? I tu chcemy dać rodzicom konkret po prostu. Dostaną jak słuchać, jak mówić, jak docierać. Żeby się nie bali, żeby też otworzyli serce swoje. Chcemy znaleźć taki sposób, czy podpowiedzieć rodzicom, w ogóle dorosłym, że właśnie to musi być świadectwo życia, tak? Że nie możemy się rozbiegać. To, co wcześniej tu wybrzmiało, że musimy być spójni, to, co mówimy, nie możemy zachęcać, a sami nie robić tak, nie? I tutaj mówimy od samego początku, od wychowania młodego człowieka i to jest bardzo ważne, żeby dawać to świadectwo, żeby pokazywać, że Jezus jest w naszym życiu jako rodziców rodziny. Ale później, jak te dzieci już wyjdą z domu, to tutaj też będą takie praktyczne sposoby
jak ich zachęcić do kościoła, żeby tą wiarę mogli przeżywać w kościele. No na pewno nie w kościele, bo ich tam nie ma, więc takie sposoby, jak można ich znaleźć w internecie, więc są księża, którzy korzystają z technologii, prowadzą różne, nawet krótkie, bo to też jest ważne. Dzisiaj człowiek młody, wychowany na TikTokach, na krótkich informacjach, na błyskających szybko wiadomościach, przesuwając informacje, to musi być, trzeba umieć to zareklamować. Trzeba zareklamować Jezusa dzisiaj. Szanowni Państwo, jeżeli dobrnęliście w tym programie do samego końca, to znaczy, że nie tylko byliście cierpliwi, ale chyba zainteresowała Was ta tematyka. I bardzo dobrze. My się wcale nie pokłóciliśmy tutaj, nikt na nikogo się nie wydzierał. I okazuje się, że można normalnie rozmawiać i przekazywać wartościowe treści. Więcej tych wartościowych treści będziecie mogli usłyszeć już 23 listopada podczas konferencji Ogień Młodości, która będzie oczywiście w Technikum Świętego Józefa. Szukajcie w internecie informacji, zapisujcie się. Mam nadzieję, do zobaczenia.